Kuba, potrzebowaliście takiego głębokiego wdechu powietrza na koniec roku? No tak, wszyscy wiemy, no, że wygrane sprawiają olbrzymią przyjemność, no i o to się gra w piłce, tak? I o najwyższe cele i o te 3 punkty. No, po meczu z GKS-em, no to no, wiadomo, jak mecz wyglądał też, no nie zachwyciliśmy, no. Przegraliśmy ten mecz, można powiedzieć, zasłużenie, tak? No dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy grać piłką, wiadomo, też były też momenty, w których musieliśmy się wybronić, no ale wygraliśmy 2-0 i to jest najważniejsze, te 3 punkty. Mamy cel taki, żeby trzymać tą czołówkę, tak? Te pierwsze 2 drużyny, no i gonimy dalej. Będziemy się przygotować później od stycznia do nowego sezonu, do rundy. No i co? No, dobrze, musimy przepracować, i pozytywnie. Dzisiaj jako cała drużyna, ale przede wszystkim blok defensywny, mieliście wiele pracy, ale chyba jesteście przede wszystkim z tego dumni, że na 0 z tyłu udało się zagrać. Dokładnie, no ja nie jestem takim, można powiedzieć, nominalnym też obrońcą, tak, no ale grałem też na lewej obronie wcześniej i myślę, że to o to chodzi, tak, że gramy w obronie, jako ten zespół jest 0 z tyłu, to cieszy, tak, ale przede wszystkim no, chodziło o te 3 punkty, żeby wywieźć jak najkorzystniejszy rezultat tutaj, bo wiemy, jaki w Kielcach jest ciężki teren, jak ostatnie mecze też wyglądały. 3 punkty, wracamy do domu i co, możemy spokojnie też przygotowywać się, można powiedzieć, do świąt, bo zaraz będą święta i z uśmiechem na twarzy. Stałe fragmenty gry. Dzisiaj przyniósł pierwszą bramkę, ale trzeba powiedzieć, że nie było lekko, bo Siedlce mają bardzo wysoką obronę. No tak, mają wysokich, rosłych obrońców, ale no w końcu udało nam się strzelić ze tego fragmentu gry. I dobrze, no wiadomo, też mamy zalety i wady i trzeba po prostu też nad tymi wadami też popracować więcej, no ale mówię, jest 2-0, no nie ma co też teraz myśleć, czy coś było źle, dobrze. Najważniejsze są 3 punkty. Kuba, gratulacje i bezpiecznego powrotu do domu. Dzięki bardzo.